Primus inter pares, czyli pierwszy wśród równych sobie. Taką nazwę nosi nagroda przyznawana przez powiat kamiennogórski uczniom szczególnie uzdolnionym, wyróżniającym się zarówno wysokimi wynikami w nauce, jak również dodatkowymi uzdolnieniami i pracą na rzecz szkoły i społeczności lokalnej. Ceremonia wręczenia tegorocznych nagród miała miejsce w trakcie 44. sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Wyróżnienia uczniom wręczali starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys oraz wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska. Zawsze służył pomocą kolegom, szanował poglądy innych, dbał o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. Kamil przykładnie spełniał wszystkie obowiązki szkolne, samodzielnie rozwijał swoje zainteresowania i uzdolnienia, szczególnie sportowe. Drugie, w czwartym biegu niepodległości w Jeleniej Górze. Był to bieg ogólnopolski. W 2017 roku zdobył pierwsze miejsce w pierwszych zawodach kajakowych Kamienna Góra. W naszym powiecie kamiennogórskim mamy bardzo zdolną młodzież. Obserwuję to już na przestrzeni co najmniej 20 lat, to tak minimum. Także to jest cały nasz powiat i powiem szczerze, że nasza młodzież jest uzdolniona w różnych kierunkach. Przede wszystkim bierzemy pod uwagę naukę, bo nauka jest priorytetem. Ale ci młodzi ludzie, oprócz tego, że się dobrze uczą, to również robią wiele bardzo ciekawych rzeczy. I to nie tylko na terenie naszego powiatu, ale reprezentują, promują nasz powiat w Polsce i poza jej granicami. I to jest bardzo ważne. Ten dzień dzisiejszy pokazuje, że warto chodzić do szkoły, warto się uczyć i warto robić różne ciekawe rzeczy. I za to są docenieni, bo po prostu młodzież trzeba docenić. Są docenieni również ich rodzice, bo to dzięki ich też pracy mamy właśnie taką wspaniałą młodzież. Należy się promować. Nie należy się wstydzić, bo nieraz tak się zdarza, że jak ktoś coś robi, to najlepiej się ukryć. Nie. Pokażmy to, co mamy najlepsze. A mamy tego tak dużo, że aż człowiekowi serce się raduje. Naprawdę, za każdy raz, w każdym przypadku tych młodych ludzi, taka radość we mnie wstępuje, że warto coś robić. A oni też patrzą na nas, że jednak my mówimy, że warto coś robić, ale oni przede wszystkim mówią, że warto. Warto się uczyć i piąć się do góry, bo cele też sobie trzeba wyznaczyć i do nich dążyć. Dzisiaj tym młodym ludziom życzę, żeby cele ich się spełniły, żeby przede wszystkim też po studiach, jakie sobie wybiorą, te wymarzone, wrócili do naszego powiatu, bo my ich też potrzebujemy. Także wszystko to, co dzisiaj zostało tu powiedziane, każde jedno słowo, warto robić. Warto robić coś więcej i warto wrócić z powrotem do swojej małej, ukochanej ojczyzny, która się nazywa Powiat Kamiennogórski. To są pierwsi wśród równych, primus inter pares. To są uczniowie, którzy całym swoim sercem angażują się w życie szkoły, w życie Powiatu Kamiennogórskiego, w życie swoich społeczności lokalnych. Jestem z nich dumna. Moi uczniowie są skazani na sukces, ponieważ to my dajemy im możliwość zdobywania kwalifikacji w różnorodnych zawodach. A uczeń, który ma już zawód, mając lat 19, już może podjąć pracę, może stać się ostoją swojej przyszłej rodziny. No i tego się trzymajmy, bo dobra praca to dobry start. W moim przypadku to były wyniki za naukę, za osiągnięcia sportowe. W sumie tak za codzienność, za wszystkie uroczystości, które się wydarzą, zawsze biorę udział. U mnie to było też za naukę, za działania na rzecz innych. Na przykład byłam w hospicjum we Wrocławiu i opiekowałam się dziećmi niepełnosprawnymi. U mnie to zaangażowanie w życie szkoły, różnego rodzaju imprezy, prezentowanie szkoły. I myślę, że też również szkoła dała mi taką możliwość spełniania moich pasji, jak na przykład konkursy recytatorskie. Za naukę i za bycie sobą i dążenie swoich marzeń i celów. Oczywiście opłaca się, ponieważ jesteśmy teraz tu w tym miejscu, jesteśmy wyróżnieni za nasze osiągnięcia życiowe. Uważam, że warto, bo w moim przypadku nie byłem jakoś strasznie
nie wiem, jakby to powiedzieć, nie przykładałem się do tego strasznie, po prostu byłem sobą i po prostu dążyłem do tego, co sobie postanowiłem i po prostu dawając siebie wszystko, tak naprawdę robiąc to codziennie, coś, co robiłem zawsze i po prostu od dziecka. Czyli nie wymagało to od ciebie jakiegoś specjalnego wysiłku? Nie, po prostu byłem sobą i zawsze po prostu dążyłem do tego, co sobie postanowiłem, ale nie stawiałem przed sobą jakichś barierek, tylko po prostu otwarte drzwi, do których dążyłem. Czyli co, warto być sobą? Oczywiście, że warto być sobą. Ja też uważam, że takie zaangażowanie to po prostu wypłynęło ze mnie w trakcie chodzenia do szkoły. Dzięki właśnie nauczycieli i dyrekcji. Nie było to nic takiego wymuszonego, tylko po prostu wszystko działo się tak naturalnie. Ale uważam, że warto było się angażować. Zawsze jest się warto angażować. Mamy z tego później różne profity. Nauczyciele są z nas dumni, rodzice. Przede wszystkim pani dyrektor. No też oczywiście warto się angażować. Szkoła daje dużo możliwości i to się właśnie tak bardzo podoba. Mamy dużo możliwości, korzystamy. Warto być sobą!